Tomaszka, cała MBT Media, współorganizator Spodka 2.0. Króciutko i na temat, czym jest Spodek, jaka jest jego historia i dla kogo jest Spodek? Spodek 2.0 to nieformalne spotkanie branży internetowej. Jest to klasyczny barcamp, czyli spotkanie przy piwie, nie konferencja, bez żadnych krawatów, bez żadnych ścisłych reguł. Przychodzimy, siadamy przy piwku, słuchamy ciekawych prezentacji. No, prezentacje są głównym elementem spotka, czyli każdy, kto przychodzi na nie, chce się dowiedzieć czegoś ciekawego, może wdrożyć jakąś nową technologię lub posłuchać o nowym portalu, a jest dla wszystkich tak naprawdę. Wiadomo, że większość ludzi to ludzie związani z branżą interaktywną, ale tak naprawdę są też ludzie, którzy po prostu korzystają z jakichś portali i chcieliby bardziej zgłębić ten temat, tak więc zapraszamy wszystkich. To tak na dobrą sprawę nasz podstawowy kapitał. Teraz nasz Spodek Śląski jest już imprezą dosyć sporą, ale jakie były jego początki? To już jest chyba siódme lub ósme spotkanie, pamiętam, nie jestem organizatorem od początku samego. Początki tak naprawdę nie były takie złe, już od samego początku przybywało około tam 30, 40, 50 osób. No, teraz jest trochę więcej, od 80 do 120 najwięcej. Było kilka zmian lokali, teraz siedzimy tutaj w Kogitaturze i pewnie przez jeszcze jakiś czas posiedzimy. Coraz więcej się rozwija, coraz więcej jest zainteresowanych, coraz więcej osób chce mówić na spotku, mówić też o spotku, więc dążymy do przodu. W takim razie o czym tutaj rozmawiacie? Jakie tematy są poruszane, jakie dziedziny życia dla osoby, która by przyszła z zewnątrz? Przede wszystkim wszystko o internecie. Czyli na przykład ktoś ma ciekawy pomysł na portal, przychodzi i mówi o swoim portalu. Ktoś, tak jak przed chwilą, mówi o jakimś języku programowania, który chciałby propagować, lub o jakiejkolwiek technologii, którą też chciałby gdzieś tam, żeby świat o niej usłyszał. No i to jest główny cel. Ludzie, spotkanie branży, ludzi z branży. Wymiana doświadczeń i poglądów na jakieś tam tematy. Chociaż były też tematy pokrewne, jakieś ściśle marketingowe, że nie konkretnie związane z internetem.